Witam Was bardzo serdecznie w odcinku świątecznym. Dzisiaj wyprawimy Wigilię. Zamówiłem stary wszystko, co się da, od Magdy Gessler ze sklepu Fukiera. Wszystkie świąteczne rzeczy, cały prowiant, cały asortyment wziąłem. I co, my to zjemy? No zjemy, jak nie zjemy, to komuś oddamy. No na pewno musimy po prostu wszystkiego spróbować, nie? Zapłaciłem za to 3000. Ile? 3000. Za jedzenie na Wigilię. Czy tego będzie dużo? Nie wiem tak naprawdę, bo zamawialiśmy to jakoś tydzień temu, z tego co pamiętam. Nie pamiętam nawet, co tam naklikałem, ale wziąłem prawie wszystko. No wiecie, tam były do wyboru na przykład śledzie i to było tak, że były do wyboru, nie wiem, w 8 wariantach. No to nie brałem 8 wariantów śledzia, bo w ogóle za nimi nie przepadamy za bardzo. Wziąłem chyba 2 opcje. Więc można powiedzieć, że no prawie wszystko zamówiłem. Prawie, no. Ale już bez przesady. No ile to jest pieniędzy, kurczę. Idziemy to odebrać po prostu. To tu? Chociaż ostatnio pluliśmy ich schabowym, nie wiem, czy powinniśmy tak tu wchodzić. W ogóle wszystko to zamówiliśmy online. A wyłącz lampę może. Dobry. Ostatnio jak tu byliśmy, to nie skończyło się to dobrze. Ja przyszedłem odebrać zamówienie świąteczne. Numer zamówienia? Wiem, że 2700 tam było do zapłaty. Okej, okay. I na dzisiaj był odbiór, tak? Tak, no na 15 to miał być. Super. Nie znajdę numeru zamówienia, bo maila też fejkowego pisałem i nawet nie pamiętam jakiego. No, powiem Wam, że jest grubo. Wojek jeszcze ma 2 torby, także no jest nieźle. Dobra, gdzie my stoimy? Tam. Chodźmy. W ogóle śmiechy, pogadaliśmy chwilę z obsługą. Oczywiście wszyscy widzieli nasz film, o którym nawet pisali w gazetach, ten, że pluje kotletem Gesslerowej, znany youtuber. Pamiętacie, pokazywałem wam chyba tą gazetę kiedyś. Podobno Magda się wkurzyła na nich wszystkich i dzwoniła do nich po filmie. Magda Gessler, pani Magda Gessler. I dostali opierdziel, że nie potrafią schabowego zrobić. Dobra, ale jakie to jest ciężkie, mi palce odpadają. To jest giga ciężkie, bo tu jest tyle słoików naładowane. Przesadziłem, ale chciałem naprawdę ci fajną Wigilię zrobić, żeby było dobrze. Naprawdę. Ja to doceniam, ale jak to zanieść? Najlepszą Wigilię, żebyś ją zapamiętał do końca życia, tą Wigilię chciałem zrobić. Ale chyba przesadziłem. Dobra, nie zmarnuję się. To na pewno. To nie da rady, stary. Jeszcze balyskę tu masz? Ale jak się zadyszałem. To nie jest naprawdę takie lekkie, no dużo tutaj na pewno ważą te słoiki, ale kosmicznie ciężkie to było. Przejść. To jest więcej niż prezentów ludzie na święta przywożą do domu, nie? Pakuj mandżur. To się zmieści tu w ogóle? Nie wiem właśnie. Dobra, wszystko chyba. Ciasta, no. Ty widzisz, ile tego jest? No widzę, sam to niosłem. Więc tak, no mamy wszystko, troszeczkę zaszalałem, nie wiedziałem, że to będzie aż tyle jedzenia, przyznaję szczerze. To czego nie zjemy, to oddamy, czy ja swojej rodzince, czy ty swojej, czy w ogóle... Zobaczymy, jak to w ogóle będzie szło, bo też miałem w planach oddać część do jadłodajni, to znaczy do jadłodzielni, do tych lodówek takich. No i oprócz restauracji u Fukiera, Magda Gessler ma też swój sklep, na którym możecie zamówić sobie catering na święta, no i ja właśnie postanowiłem zamówić parę rzeczy. Wszystkiego po trochu zamówiłem. No można powiedzieć, że prawie cały sklep zamówiłem. No 3 koła. 2730 zł za to wszystko zapłaciłem. Mam tutaj list od Magdy Gessler. Nie no, żartuję. Mam tutaj paragon za to wszystko i na pewno nam się to przyda przy testowaniu, no bo będziemy też gadać o cenach, które są absurdalne. W niektórych produktach tutaj ceny są totalnie absurdalne, kochani. Pierogi? Mówić im już, czy przy okazji... Pierogi możemy zlikować już. Powiedzieć im pierogi już? Powiedz. 5 pierogów. 51 zł. Uła! Chyba, że one są takie, nie wiem, wiesz, takie jak schabowe. No nie mam pojęcia, jak to wygląda, nie? Dobra, teraz zrobimy zdjęcie do miniaturki, musimy to wszystko rozpakować, a ty w tym czasie, drogi widzu, jeśli nadal nie subskrybujesz kanału, a widzę tutaj, że tego nie robisz, no to jest to odpowiednia chwila. I łapka w górę też jest mile widziana. Bardzo dziękuję w ogóle za ostatnie łapki pod filmem z Wrocławia. Popchnęło to trochę film. Kurde, to takie trochę marzenie zostało spełnione. Zamówić wszystko, wiesz, po prostu wszystko, co się da. Flaki wziąłem? Flaki fukierowskie? O, ja się cieszę na przykład. Ja ale nie ma jeszcze miliona subów. Może je przetrzymać na milion po prostu u siebie w lodówce. Dobrze zapakowane, ale coś się rozlało. Czuć. Co ja wziąłem, stary? Czyli co? To my jeszcze... Ty rozgrzewaj piekarnik już. Calutko. Wytoczymy się dzisiaj stąd. W sensie nie musimy. Kanapa, wszystko jest.
No dobra, udało nam się wszystko rozpakować. Chwilę to trwało, jest tego rzeczywiście sporo. Ile to kosztowało? Chleb taki? Mhm. A jak myślisz? Coś koło 20 zł? Ładnie pachnie, ziołowo, tak, chyba tu jest jeszcze jakaś czarnuszka, w ogóle jest świeżutki, to trzeba przyznać, że tutaj się postarali, tak samo z zapakowaniem tego, jest to zrobione naprawdę solidnie. No ale taki chleb kosztuje... Czekaj, aż sprawdzę, bo nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, czy rzeczywiście aż tyle kosztuje chleb. Taki chlebek tutaj, proszę ja ciebie, kosztuje 35 zł. O proszę. Z ciekawostek jeszcze mamy tutaj parę rzeczy, które będziemy musieli sami przygotować. Chyba w zasadzie jedną, tak mi się przynajmniej wydaje. Mianowicie chicken. Jest to kurczak pieczony po polsku, nadziewany wątróbką i chałką. Taki kurczak, który tutaj widzicie, 135 zł. Góra dół chyba lepiej, bezpieczniej będzie. Mhm. 160? Dajmy takie 170. Nie ma instrukcji dla jełopów? Nie ma. Nie ma? O nie, pogrążymy się w tym materiale. Na razie niech chicken leży, ja proponuję może jakąś kanapeczkę, no nie wiem. Tak jest, zrób coś. Z szynecką, serkiem tu jakiś masz? Tak, tutaj mam na przykład szyneczkę, proszę ja ciebie. Schab marynowany w liściach laurowych, wędzony. Pół kilo. 45 zł 70 groszy taki kawałeczek. No czyli stówka za kilogram. Znaczy wiadomo, tu będzie wszystko drogie dzisiaj. To będzie festiwal drożyzny, umówmy się. Oby to wszystko po prostu było smaczne. Lubisz dupkę? Lubisz. Skroję więcej, bo chyba będziemy go trochę jeść. I co, schabiku byś chciał? Poproszę. Ja nie wiem w sumie, ile kosztuje schab na mieście w tej chwili w mięsnym, ale no myślę, że mniej niż co za kilogram, na pewno mniej. Ja mam tylko nadzieję, że ona będzie smakowała jak taka typowa wiejska synetka. Tak cieniej się staram. Dobrze idzie. Wiadomo, że każdy czeka na pierogi, i na barszcz, i na żur, i na łóżka, których ceny są horrendalne. No dobra, no. Taki mocno dymny, mocno czuć ten wędzony posmak. Fajna szyneczka, dobry schabik. Ogórki kiczone, ja bym proponował do takiej kanapki, no to się raczej dobrze będzie komponowało. 21 zł za taki słoik. Ile tu jest? Pół kilo chyba, 800. Tu jest w ogóle napisane, że to są ogórki kiczone moje ulubione, czyli to są specjalność Magdy Gessler. Powiem ci tak. No wyśmienity jest. Pyszny. Tak czosnkowy mocno. Idealny ogórek bym powiedział. Jeden z lepszych jakie jadłem po prostu. Bardzo, bardzo dobre. I naprawdę ten ogóreczek, jakby takie ogórki dawali na tych jarmarkach, naprawdę byłbym zachwycony. A tak za 5 zł, no sami widzieliście co my dostawaliśmy. Chciałbym zawsze jeść takie ogórki, jak mam jeść ogórki, wiesz o co chodzi. Idealny kiszony ogórek po prostu. Chrupiący, nie jest sflaczały, nie jest skapceniały, twoje ulubione słowo. Ale chlebek też bardzo dobry, moja mama zawsze piekła w domu, jak jej się chciało, chleby. I on właśnie podobnie smakuje, jak taki po prostu domowy chleb. Ja bym tego pasztetu spróbował. Ale żenada, po prostu największy krytyk kulinarny w Polsce, tak ostatnio ktoś o mnie mówił. Przeciął se palca przy pierwszym testowaniu, pierwszej rzeczy jakim był chleb. Żenada. Kompromitacja, no. No ale to jest odcinek świąteczny. Tu się może dużo śmiesznych rzeczy po drodze stać. Prawdopodobnie to będzie najdłuższy odcinek w ogóle w historii tego kanału. Traktujcie to jako bonus, to nie jest content regularny. Bonus taki za trzy koła, nie? Słuchaj, mam tu pasztet. Uwielbiam pasztet taki pieczony, ale musi być dobry. Ostatnio, w ogóle 2 dni temu, byłem w sklepiku u siebie osiedlowym i zachciało mi się pasztetu. Wziąłem sobie na wagę jakiś taki pasztet. No to taki świński był. Taki naprawdę taki świński posmak, tak jak w tych parówkach na stacjach, niektórych tych gorszych. Mhm. Też dużo osób w komentarzach pisało później, że to jest przez to, ten posmak, że knur był stary, czy coś takiego. Naprawdę stary. Naprawdę tak pisali. Najbardziej chyba taki pasztet to lubię ze śliwecką. Ten jest z żurawiną chyba? Z czym on był? Pasztet z dziczyzny i grzybów, słuchaj. Pasztet, który tutaj widzicie, foremka, pół kilo, 95 zł. Drogo to? No jest drogo. A ty ile ostatnio zapłaciłeś dla porównania, pamiętasz może? 38 chyba za kilogram. I tu jest ile? Pół kilo, tak? Pół kilograma, no. Chlebkiem se zjedz, bo się nie najesz. Spróbowałem już tego pasztetu, tak z palca. No jest dobry, jest dobry. Nie ma mowy o świńskim. Nie ma mowy o świńskim posmaku. To jest naprawdę pasztet, który mogę jeść duży kawałek na kanapce. Zazwyczaj tego pasztetu nie lubię mieć dużej warstwy. Te ogórki to całe tu dzisiaj pójdą. No to tam już jest pół słoika. Nie no, ale ogórki są fenomenalne. Naprawdę. Ogórki tu robią mega robotę, naprawdę. Ludzi nie stać na takie jedzenie. No ale z tego co nam pan mówił, no to w zeszłym roku mieli ostrą kolejkę po odbiór takich zamówień. Więc ktoś to musi zamawiać. Bardzo drogi pasztet.
Ale naprawdę smacznie, to trzeba powiedzieć. No oby tak dalej, bo to, że jest drogo, to jest logiczne, nie? To wiedzieliśmy już zamawiając to, ale lecimy dalej. Słuchaj, mamy tu jeszcze baleron wiejski. To poszalałeś. Lubisz baleron? Baleron zjem, gorzej z salcesonem. Salceson marmurek. Sprzedawałem to kiedyś. I co jest w salcesonie? Takie mieszanka wszystkiego. No, największe chyba, wiesz co? Mieszanka z galaretą. Baleron. Ile on? Pół kilograma baleronu, który teraz kroję, staram się przynajmniej, 42,90. Baleronu nigdy chyba w życiu nie kupiłem. No to widzisz, pierwszy raz. Opa. No, dobry. Też dobry. Fajna szyneczka, taka bardziej soczysta niż ten schab. Ale to ile już ze 300 poszły, tak? Jak mniej więcej. Na razie tylko przystawki jemy. To też nie są w sumie takie typowo świąteczne przystawki, baleron. No ale w te dni po Wigilii, no to przecież się chodzi na obiady do rodziny, nie? Tak jest. I tam już nie jest tak, że się nie je mięsa, tylko je się normalnie wszystko, przynajmniej u mnie tak jest. Więc takie rzeczy jak najbardziej na taki stół świąteczny, myślę, że mogłyby wylądować. Dobra. Kurczaczek, wiesz, że? Mhm. Ops. No może byś kiełbaski ukroił. Jasne. Kiełbasa wiejska, proszę Państwa, z jałowcem naturalnie wędzona. Ważne jest to, że jest naturalnie wędzona, a nie ma tutaj tylko tych sztucznych aromatów. Taka paczuszka. 34,50. No to wydaje mi się stary. A ile tu jest? Pół kilo. Pół kilo waży taka paczka. No nie ma chyba szoku jakiegoś takiego naprawdę, wiesz. Ja to cały czas będę porównywał do tych jarmarków, gdzie tam za takie coś płaciliśmy 30 zł. Wiadomo, była ugrillowana, ale co to zmienia? Też tak będę, wiesz. Tak. Troszkę cieniej. Ty z chlebkiem byś chciał? No niekoniecznie. No. Osobiście nie przepadam za taką kiełbasą. Ja w ogóle kiełbasę to wolę bardziej po jakiejś obróbce termicznej. Mm-hmm. To jest taka luźniutka, ona byłaby fajna właśnie albo przypieczona w piekarniku, albo gdzieś tam delikatnie na patalence. Do jajeczniczki by wjechała taka. Mm-hmm. Ale to i tak jest po obróbce. Taka surowa. Mało tutaj jest tego wędzonego posmaku. Mało, no. Myślałem, że kiełbasa to po prostu będzie jakaś eksplozja, wiesz, w ustach. Ja nie mogę tego powiedzieć. Myślałem, że kiełbasa to będzie naprawdę jakiś taki szok, że będzie przepyszna. Taka, wiesz, kiełbasa od Magdy Gessler, najlepsza. Zwykła totalnie. Brakuje mi tu przede wszystkim tego aromatu wędzarniczego. No, taka... Jest dobra, ale nie powalaj. Nie jest żadnym zaskoczeniem w ogóle. Co to jest? Jakieś żeberka? Boczek? Boczek. A co ty, jajecznicę będziesz robił? No, a jak? Ser kozi dojrzewający z pieprzem. Lubię, chociaż często te wszystkie inne, poza takimi krowimi, powiedzmy, serami, mają ten aromat tego zwierzęcia już, nie? Ja nie lubię koziego. To jestem ciekaw, co o tym powiesz. Czuć kozę mocno? Ja już coś wiem, ale nie chcę cię wyprzedzać w twoich myślach, bo ja po prostu muszę potwierdzić twoje słowo. Pokaż go. Ale nie capijasz tak. Z gęby ci leci. Oj, no mocny jest ten posmak. Mega intensywny ser. Ja lubię sery ogólnie, wszystkie prawie. Tylko nie kozi. Koziego nie lubię. No jest aż tak kąsa. No nie. W zapachu jest niewyczuwalny ten aromat właśnie, ten kozi, ale w smaku jest bardzo słony i jest intensywnie. Jezu, strasznie. Jest intensywnie wyczuwalna ta koza. Gorgonzola przy nim to jest łagodnym serem. Ale blisko jest takiego sera pleśniowego właśnie, typu gorgonzola. Mocniejszy jest właśnie. Gorgonzolkę to ja lubię, ale to za mocne dla mnie. Mi smakuje, ja lubię akurat takie sery. A jak cenowo to? Czekaj. Ser kozi z pieprzem. O kurwa. Masa netto na opakowaniu 250 gramów, 53 zł. Uła. Czyli kilo wychodzi za 200, ponad. Jak na razie to chyba ogórki najlepsze. Tam jeszcze chyba jakiś boczek był. Boczek wędzony na drzewie owocowym, parzony. Czyli on powinien być już tu wstępnie przygotowany do właśnie takiego spożycia, jakie mam w planach. Pół kilo takiego boczku kosztuje 39,50. Myślę, że jeden z droższych boczków w Polsce, no. Tak, tylko że on tutaj też tak fancy brzmi, bo to jest boczek wędzony na drzewie owocowym. Wiesz, o co chodzi? Mm-hmm. Musieli specjalnie jakąś jabłonkę ściąć. A my teraz zetniemy i zobaczymy, jak ten boczek tutaj. Taki dosyć sowity kawałek sobie tutaj ukroiłem, ale no lepiej by to na pewno na ciepło tutaj się działo. Mm-hmm. Zdecydowanie to jest taki jakiś boczek na przykład do porannej jajecznicy po pasterce. Okej. Okay. Koniecznie po pasterce. Okay. I myślę, żeby się idealnie komponował. Rzeczywiście wyczuwalne są te nuty
tego drzewa owocowego. Okej. Okay. Ale naprawdę je czujesz, czy tak gadasz tylko? Naprawdę. Czujesz te owoce tam? No a nie, chcesz spróbować? No ale daj jakiś taki bez tłuszczyku, ukrój jakiś taki. No fajny. Jak bez tłuszczyku, boczek bez tłuszczyku. No weź ukrój, no i odkrój mi tłuszczyk. Babcia mi zawsze odkrajała tłuszczyk. To nie wyciągniesz esencji tego. Nie wyciągnę esencji? Taki bocek to jak synka, nie? Nie czuję żadnych owoców, czuję po prostu, że jest wędzony. A on nie jest wędzony, tylko jest parzony, tak? Jest wędzony, później parzony. Jest i wędzony, i parzony. Mhm. Normalny boczek jak dla mnie. Po prostu taki boczek, nie najtańszy, tylko ten trochę droższy ze sklepu. Ja kiedyś swego czasu coś tam wędziłem. Łop. Z ojcem na działce, słuchajcie. Jak miałbym być szczery, no to boczku bym ponownie od Magdy Gessler nie zamówił. Po prostu boczek kupcie sobie w mięsnym sklepie. 80 zł za kilo, przesada. Ty, a może coś na ciepło, jakąś zupinę byś zagrzał? Coś ci zagrzać? Flaki zostaw, flaki na razie nie. To ja flaki sobie w oddzielnym garnku zagrzeję, bo chętnie bym... Te flaki są chyba nieszczelne właśnie. Psytnęło, to niezbyt dobrze. To pokaż, jak to pachnie w ogóle. To pachnie, właśnie nie pachnie jak typowe flaki, tylko wydaje mi się, że one coś może tu być z nimi nie tak. Pokaż, ponieważ one tutaj tak... Dziwnie się zachowują. Dziwnie to pachnie. Dobra, podgrzejemy to i tak zaraz. Ale w tym momencie może byśmy wzięli... Tutaj mamy kompot z suszy, więc przepraszam, że nie zapytałem, czy w ogóle czegoś się napijesz, tak? Byśmy się napili. Ty lubisz w ogóle kompot z suszu, czy lubię, nie bardzo? Lubię. Znaczy to nie jest coś, wiesz, to nie jest coś... Na to czekam cały rok. To nie są pierogi z kapustą, ale wypiję, jak babcia zrobi. Ale pyszny jest ten kompot. Pyszny jest? Pyszny. Swoje też kosztuje. Pyszne, śliwka mocno się przebija. Ile taki kompocik, bo jest naprawdę fenomenalny, uważam. Taki słoiczek ma 800 gramów. Taki słoik kosztuje 55 zł. Nie wiem, jak tam śliwka teraz na giełdzie stoi, słuchaj. Ale wydaje mi się, że to jest dosyć sporo. 55 zł. Wiesz, nawet jak nie potrafisz nic zrobić innego, no to nie wiem, bo nigdy nie robiłem takiego suszu, kompotu z suszu. Ale wydaje mi się, że po prostu zalewasz śliwki wodą, trzeba to wygotować odpowiednio, no i masz gotowy kompot. Nie przejmujmy się na razie może tymi cenami, zjedzmy jakąś zupę. Ty, czekaj, bo chicken coś pachnie. Co, uważasz, że chickena trzeba obrócić? No lepiej sprawdzić, bo się zagapimy i... W dzisiejszym menu mamy na przykład żur na zakwasie, mamy barszcz czerwony oraz zupę grzybową, gulasz węgierski, no i mamy rosół rumiany. Do tego rosołu nie mamy żadnych dodatków, makaronu nie mamy. Do barszczu czerwonego mamy łóżka. Dawaj żury barszczyk. Masz dwa garnki? Masz. W pierwszej kolejności barszcz, tylko jakby tu znać. No i walimy tu teraz żur. Mamy tutaj jeszcze kapusta kiszona domowym sposobem. No pachnie jak taka kapusta. Ja w ogóle mam przygodę z kapustą jedną. Uwielbiałem kiedyś kapustę i to była taka moja przekąska. Po prostu mama mi kupowała torbę kapusty, ja to jadłem po prostu, jak nie wiem, jak chipsy powiedzmy, wiesz. Po prostu uwielbiałem taką kapustę kiedyś. Gawron mi chciał ukraść, normalnie mnie ptak napadł, wiesz, ten taki duża ta wrona taka. To jest potwierdzone. Nie wymyślam. Oblazły mnie normalnie na podwórku, a ja z tą kapustą, z tą siatką, przysięgam ci. A wiesz, jaki to naturalny sposób kiszenia? To zdrowe jest. Stopamy. Myślisz, że to ten? Szefowa robiła? Słoik pełen zdrowia. Prawdziwa kiszona według tradycyjnej, niezawodnej metody. Doskonała do świątecznego bigosu z suszonymi grzybami. Świetna również solo, jako syrówka. Specjał z restauracji u Fokiera. Jedynej historycznej restauracji w Warszawie kontynuującej przedwojenne tradycje polskiej kuchni. Przygotowany przez szefa kuchni restauracji u Fokiera pod moim czujnym okiem. Magda Gessler. Dobrze, że okiem, a nie to, co mówiłeś. No bardzo kwaśna. Dobra, zwykła, totalnie zwykła kapusta. Nie wiem, ile to kosztuje, zaraz sprawdzę, ale uważam, że nie powinno to kosztować więcej niż, nie wiem, 10 zł. No, to jest kapusta. Taka kapusta kosztuje 8 zł za kilogram, z tego co pamiętam. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale chyba właśnie po takiej cenie też sprzedawałem kapustę. Ciągle mówię, że coś tam sprzedawałem, jeśli ktoś z was nie wie, ja kiedyś prowadziłem sklep spożywczy. Stąd te wszystkie historyjki o sprzedawaniu czegoś. A ile to kosztuje? Kapusta kiszona słoik, 21 zł. Ile 800 jest? 850 gramów. Pić się chcę od tego kwasu i mam tutaj sok, jabłko z maliną, tłoczony z najlepszych owoców. Wszystko jest tutaj najlepsze. 300 ml. Co jest dwie dychy pewnie, nie? 15 zł soczek. Palimy z gwinta? Mhm. Takie soki
Jest jeden? Zapłaciłem za dwa. 30 zł. 2 razy 15. Jest jeden whisky tu? Mhm. No nic więcej nie mamy. No to zostaliśmy oskamowani na jeden soczek niestety. W ogóle trzeba będzie spojrzeć na ten paragon zaraz, tak wiesz, bo pozycji jest bardzo dużo tutaj. Mogło coś im się... Mogli czegoś zapomnieć i jak widać już zaczynają zapominać. Ale smakuje trochę jak te takie gerberka właśnie dla dzieci. 80% jabłek i 20% maliny, no po prostu. Gruszki marynowane, o, w temacie owocowym jak jesteśmy. To są takie produkty, nawet chyba nie nazwałbym ich przystawkami, one po prostu stoją tak zazwyczaj na stole, przynajmniej u mnie właśnie zawsze grzybki stoją. Zazwyczaj nie schodzi to ze stołu, bym nawet powiedział, wiesz, każdy weźmie po jednym i tak... Co to jest? Takim jabolem. Takim wińskiem trochę to daje. Bo to są w occie jabłkowym, no. Tak, no. Ocet jabłkowy, woda, cukier, czerwony, pieprz, goździki. Mega mocne w smaku. Nie chcę nic mówić, ale zupki nam się grzeją. O Jezu, spróbuj z tego. To jest takie, że jesz jeden ten kawałek i masz dosyć takiego czegoś na rok. Nie wiem, do czego to by można było zjeść tak naprawdę. Do sera koziego. No nie wiem. Taką gruszeczkę chyba się gdzieś tam do serków stosuje. Bardzo intensywne. Bardzo intensywne. No i rzeczywiście ten ocet się mocno przebija, takie no, taki dodatek gdzieś do jakiegoś, do jakiejś przekąski. Jak barszcz to łóżka, ale niech te zupki jeszcze się chwilę tam grzeją, bo ja chyba zamawiałem sałatkę jarzynową, czy nie? Wyjmowałem. Ja, to jest coś, co uwielbiam. Znam ludzi. Ty to odkręcałeś wcześniej, czy nie? To tak poszło? To nie było zakręcone w takim razie do końca. Znam ludzi, którzy na przykład, wiesz, poza swoim domem sałatki nie zjedą. Jakby mają jakieś takie obrzydzenie. Ja się dziwię, bo ja to próbuję wszędzie, gdzie jestem, sałatkę jarzynową. Nie mam uprzedzeń żadnych. No jestem bardzo ciekaw tej sałatki jarzynowej. Jak smakuje ona w wydaniu Magdy Gessler? Jest mocno majonezowa. Zobacz, jakaś taka żółta w ogóle jest. Lubisz jabłko w sałatce? Tak. Uważam, że musi być. Jest smaczna, ale uważam, że za dużo tego majonezu tu jest. Majonez niby jest tutaj w składzie na przedostatnim miejscu, ale powiedziałbym, że powinien być gdzieś na początku. Bardzo dużo majonezu. No ja wolę, jak jest trochę mniej tego majonezu po prostu. Za mokra taka. Nic odkrywczego. Smakuje totalnie tak jak u mojej babci w domu. Tak. A ile kosztuje w takim razie? Tylko majonezu za dużo jest właśnie. Nie no, to już jest hit. Zgadnij. Taki słoiczek? Taki, dokładnie taki. Widzę i lepiej i ten... 300 gramów. To jest jedna porcja tak naprawdę. No nie zjesz takiego słoiczka sałatki, jak siadasz do sałatki? No zjadłby. Zjadłby. 200 gramów to na pewno. 4 dychy. 41. Ła. No to uważam, że to jest... Po prostu tak naprawdę włoszczyzna, ogórek kiszony, jajko i majonez. 41 zł. Uważam to za totalnie przegiętą cenę. Totalnie. No kurde. Rzeczywiście, to gołym okiem widać, że jest bardzo dużo tego majonezu. Ja powiem szczerze, długo się przekonywałem do tej sałatki. Ona zawsze gdzieś tam stała u mnie na chacie i nie za chętnie do niej podchodziłem. Nie, ja to uwielbiam sałatkę. Tak jak mówiłeś, nie ma tu nic odkrywczego. Smakuje tak jak każda inna, którą jadłem. Brakuje mi tutaj, a w składzie widzę, że jest groszek. Nie widzę tego groszku i w smaku też go nie czuję. Za wilgotna jest. Ja lubię ogólnie dużo sosów, ale wolałbym w takiej sałatce chyba troszkę mniej tego majonezu. Nie no, 4 dychy za coś takiego. Jakbyś robił taką dużą wigilię, to musiałbyś tego nie wiem ile kupić. Za 2 kilo. No. Kosmos. Nastał czas, kiedy powinniśmy podać zupę, ponieważ obie się już podgrzały. No i do barszczu musimy wrzucić uszka. Proszę Państwa, mamy tutaj uszka z borowikami do barszczu. 10 sztuk. Zaraz Wam to otworzę, ale nie mogę wyjść z podziwu. Cały czas, od kiedy zobaczyłem tą cenę, coś się we mnie zmieniło. Coś we mnie pękło. Otwórzmy to, żeby widz wiedział, o czym ja mówię. Takie coś. Ile byście dali za takie coś? To jest 10 uszek, no. Patrzcie, palec dla skali tutaj przyłożę. No to jest tak naprawdę, to są takie małe uszka. Te, które ogarnialiśmy od ciebie, były dużo większe. Ile to jest gramów? 250 niby. 70 zł. Nie umiem w to uwierzyć, ponieważ ja, jedząc uszka z barszczem, uwielbiam uszka. I zawsze prosiłem pełną miskę, bo tak dawali często po 4, tak żeby one sobie tam tylko leżały. Ja lubię, żeby te uszka były, wiesz, lekko przykryte barszczem. To żeby mnie wykarmić takimi uszkami, to już ze 200 trzeba mieć na same uszka, nie? Masz wagę? Nie wiem, jak się obsługuje. 250 gramów miało być. O co tu chodzi? To jest coraz dziwniejszy test. Masa netto. No jest napisane jak wół. Masa netto 250
250, no to nawet nie wygląda na 250, dlatego się zdziwiłem, bo 250, bo 250 to zazwyczaj te marketowe paczki mają, gdzie tam naprawdę masz sporo tych łóżek. A tutaj w tej miseczce no masz 10, jest napisane też 10, ale jest podana masa 250. O co tutaj chodzi? Brakuje w takim razie ile? Szybka matematyka, 170 gramów? Nie chcę spoilerować, ale wychodzi to drożej niż jeden pieróg. Nie przejmując się tym, no przecież nic się nie stało, tak? No jest Wigilia, są święta, jesteśmy w dobrych nastrojach, więc te 10 uszek po prostu wrzućmy do barszczu. Nie wiem, jak podzielimy to na czwórkę naszych gości, którzy właśnie przyjdą zaraz i zasiądą przy naszym stole. Jak mamy 10, to na 4 osoby po 2, tak? No 2,5, ale no to jedna osoba dostanie 2, druga 3. One bez kitu kosztują 71, pokaż ten parę. No proszę bardzo, tutaj. A jedzenie jak najbardziej jest smaczne, tylko coś tu się nie zgadza po prostu. 10 uszek, one zginęły w tym garze. Dobra, dawaj tego żura. Mamy żura, bo to już kożucha na żuru się zrobiło. W skład tego wchodzi bulion wołowo-warzywny, żebra wędzone, zakwas domowy na żur, borowiki, śmietana wiejska, majeranek, sól, pieprz. No najważniejsze, że śmietana jest wiejska. Dla mnie trochę brakuje tutaj jakiejś tej wkładki. Jajeczka, ziemniaczek, jakaś kiełbaska biała. No mamy tą kiełbasę, ale ona średnio chyba będzie pasowała do żuru. Pachnie ładnie. Nie no, jakby ją podpiec ogólnie, z cebulką nawet. To Zara Chicken wyjdzie i my go... To by wjechała, myślę. Bardzo kremowy. Dobry i mocno grzyba czuć. Dosyć mocno grzybowy. No brakuje tutaj kiełbaski, brakuje tu jajeczka. Nawet bym się pokusił, że może ziemniaczka. Ja lubię z ziemniakiem. Tej śmietany dymnej, czy tam wędzonej ze śląskiej prohibicji, to bym tutaj widział. No odbiega, no. W śląskiej najlepszy żur jadłem w życiu, jak do tej pory to mogę powiedzieć. 75 zł. Taki słoik żurku. Żuru. Ile to tak na dwie osoby? Sporo tu brakuje, a płacimy tyle, że nie powinno nic brakować. Ja już też zauważyłem, czego nam brakuje na Paragonie jeszcze. A propos braków. Zaraz chyba tam w ogóle zadzwonimy, no bo to jednak sporo kasy jest, więc fajnie by było dostać to, za co się zapłaciło, nie? Ale spróbujmy może najpierw barszczu. Żeby zapłacić tyle pieniędzy za tylko zupę do picia, to przesada, no bo dodatkowo wychodzi na to, że musimy tutaj tą kiełbasę kupić. Zanim zjemy barszcz, to myślę, że powinniśmy już tam do nich zadzwonić, bo jest 21.30, prawdopodobnie zaraz się to zamyka. Chciałbym tutaj wyjaśnić jedną rzecz. No bo słuchaj, nie mamy makowca, za którego zapłaciłem 145 zł. Makowiec jest ostatnią pozycją na Paragonie, dlatego tak teraz zauważyłem. Może sprawdźmy szybko, co my mamy. Mogliśmy to zrobić też przy odbiorze, wiadomo, ale no, ale u Fukiera to jest jednak restauracja z jakimś takim prestiżem i jak dostaliśmy informację, że proszę, tu jest wasze zamówienie, no to bierzemy i wychodzimy, nie? Tym bardziej, że też wszystko było owinięte w ten papierek, nie? Mm-hmm. Nie podejrzewałem nawet, że zdarzy się takie coś, jakby wiadomo, ludzka rzecz, no ktoś po prostu tego pewnie nie spakował. Nie sugeruję tu, że ktoś chciał nas oszukać na makowca, no nie o to tutaj chodzi w ogóle, ale jednak, no... Nie mamy makowca, nie mamy piernika i nie mamy jabłecznika. Jabłecznik 75, makowiec 145, piernik 90 zł. Dzwonimy. Dzień dobry, ja dzisiaj odbierałem zamówienie od państwa, takie dosyć duże, świąteczne. Na Bartka gruszkę to było. Tak, pamiętam. I mamy problem, bo nie mamy makowca, nie mamy jabłecznika, nie mamy piernika. I nie mamy jednego soku, ale ten sok to już jest tak naprawdę pryszcz przy tych ciastach. Ja już sobie sekundkę to za... Halo, halo? Tak, już jestem, już sekundkę ja sobie zanotuję to, bo gdzieś mam tą kartkę, którą mieliście z zamówieniem. Faktycznie jest tutaj jeszcze makowiec. Czego jeszcze brakowało? Makowiec, jabłecznik i piernik. I piernik, okej, dobrze. Co możemy zrobić? Gdzie wam możemy to jutro podrzucić? Wie pan co? No ja to mogę odebrać jutro po prostu. Tak, bo jak ktoś to ja mogę wysłać kierowcę do was i może to podrzucić. To zróbmy tak, że po prostu jutro się dzwonimy, dobra? Bo nie wiem, gdzie jutro będę dokładnie, więc jutro byśmy to ustalili. Jasne, ja już idę to sprawdzę, ale to wszystko jest u nas. Jabłecznik tak, jabłecznik makowiec i piernik. To naszykujemy i jutro dzwonimy się i po prostu albo to podrzucimy, albo będzie tutaj na miejscu. Dobra, jeszcze jest jeden brak. Jest to sok jabłko-malina. Dostaliśmy jeden, a na Paragonie mamy dwa. Dwa, okej, dobra. Plus jeszcze mam jedno pytanie, bo tutaj są uszka. Wzięliśmy te jedne uszka, 10 sztuk. Na paczce jest 250 gramów, a tych uszek jest 70 gramów. Nie wiem, czy to tak powinno być.
Nie powinno. To ja też zadzwonię tam do Delikata, sobie ustalimy, co się stało, co się zadziało. Bo ich ogólnie fizycznie ich jest 10 sztuk, tylko że ta waga się nie zgadza po prostu. Okej. Dobrze, to sobie też wyjaśnijmy, także jutro jak się dzwonimy, to przekażę pełną już informację, co i jak. Super, to jesteśmy w kontakcie, pewnie. Super, fajnie. Jutro zadzwonię, dzięki. Do usłyszenia. Widzenia. Tylko wychodzi na to, że jeśli zdarzyłoby ci się tak w święta, to no jest tak. Troszkę lipa. No dupa. Nie ugościsz gości, dupa. No wiadomo, jak bierzesz dupa. Tyle ciast i tak dalej. Dupa blada jest. Święta jesteś, nie masz piernika, nie masz makowca, nie masz jabłecznika i sok jeden nie masz. Soku jednego nie masz. Dupę masz, a nie święta, no. Jeszcze zamiast uszek to dajesz gościom sam barszcz, no bo nie masz uszek do nich. Magda, jak to obejrzy, to się tak na niż. Wyjmujemy go, jest, widzę, przyrumieniony, a tak w zasadzie to co z tymi łóżkami? No, mają dać znać jutro, czyli sprawa jeszcze z łóżkami jest do wyjaśnienia. Strasznie dużo się tutaj różnych tematów rozwinęło w trakcie tak zwykłego testu po prostu jedzenia świątecznego. Wydaje mi się, że jest to odpowiednio zrumieniona. Nie no, ładny. Ach. Dobra, niech on przestygnie i dawaj ten barszcz w końcu. Ty byłeś grzeczny w tym roku. Byłeś, dużo pracowałeś, to masz 3 łóżka. Pamiętaj, że to towar deficytowy jest tutaj. Ja nie wiem, czy ja zasłużyłem na 3. Dlatego ja tak wobec siebie mam takie pewne wątpliwości, więc sobie 2 wrzucę. Też ty za to płaciłeś, nie chciałbym nadwyrężać portfela, no bo to jest w końcu 20 zł. Ty użyczyłeś tutaj naczyń, wiesz, to możesz sobie dołożyć. Dobrze, ja na początek sobie wezmę 2. Ciekawe, to też powinno troszkę przestygnąć, ale w tym czasie możemy sięgnąć po widelec. Jeśli to zjem, zniknie 10 zł. Mimo tego, że one trochę już tutaj siedziały, to ciasto nie nasiąkło, tak? Nie zrobiła się jakaś taka gigantyczna papka z tego. Ale ten farsz, te twoje, które ogarniałeś zawsze ze sklepiku łóżka, były dużo lepsze, uważam. Serio? Mhm. Poważnie? Mhm. I naprawdę, były dużo tańsze stare. Ja pamiętam bardzo dobrze smak ich, no bo też swego czasu trochę ich brałem od ciebie. U mnie wszyscy w domu szaleją za tymi łóżkami. No a te? Słaby jest ten farsz, słabo jest przyprawiony. Barszczyk przyjemny, ale wydaje mi się, że mógłby być bardziej buraczany. Delikatnie brakuje tutaj jeszcze tej esencji buraczanej. Nie jest przesadzony, jeśli chodzi o przyprawy. Nie jest tak pieprzny, że aż gryzie w gardło. Bo ostatnio nawet rosoły jedliśmy takie, gdzie były zasłone, pieprzne. To jest całkiem niezły barszczyk. Dobra, ile kosztuje taki garnek barszczu? Czyli 10 łóżek. Możemy chyba przyjąć, że 10 łóżek i taki garnek barszczu, no to jest porcja na 2 osoby. No oczywiście. Bo trzeciej miski już byś tu chyba nie nalał, nie? Ile to było? 800 gramów, tak? 800 ml tego było. No to miska ma 400 zupy zazwyczaj właśnie. Mhm. Więc tak, barszcz czerwony, sam barszcz kosztował 65 zł, no i łóżka to już wiemy ile, tak? 71. 150 zł za 2 porcje, tak? Masz rację, z tymi moimi łóżkami były dużo lepsze. Mimo, że ja nie wiem, czy tam były borowiki. U mnie w sklepie były 2 opcje zawsze, albo z kapustą i grzybami, albo z samymi grzybami. Nie pamiętam, które ty brałeś zazwyczaj. To jak miałem więcej kaski, to brałem te z grzybami. W ogóle ten farsz grzybowy nie jest przyprawiony niczym. A ten barszcz? No nie ma szału. No kurde. Przykroiliśmy jedno uszko, proszę państwa, no. No tak kurde, no. 5 zł właśnie zjadłeś. Mało tego farszu, co? Nie polecam. Za takie pieniądze? Totalnie nie. Jak na razie, szczerze, ogórki chyba. Tych ogórków to szczerze nawet nie byłoby mi szkoda, żeby sobie kupić parę słoików, bo są naprawdę fenomenalne, uważam. Dobra, co? Chicken? Dobra, szefie, byś tego chickena rozporządził. Myślisz, że można to nożem do chleba zrobić? Słuchaj, wszystko można. To jest taki największy, który mam. Miałem ostatnio kupić sobie taki typowo japoński. Ale jak zobaczyłem cenę, to jednak pomyślałem, że to jeszcze nie na ten moment. Jakieś takie ładne łódko byś ukroił. Ja go na pół spróbuję najpierw. Okej. Okay. Bo tu jest ten farsz. Zobaczmy ten farsz. Wątróbka i chałka. Dobra, mamy chyba to przekrojone. O, tak się to prezentuje. No kurde, niezbyt apetycznie. Trochę bym powiedział, że to wygląda jak takie podroby dla psa. Nie wiem, bo ty jesteś posiadaczem psa, no ale ta wątróbka... Okropnie wygląda. No co, ale trzeba spróbować. Nakładaj. Nałożyć ci porcyjkę. Nie no, dawaj, tak dziebniemy. Powiem wam, że już jakaś awaria się u mnie lekka w brzuchu wydarzyła. Nie, nie. No to co, tak kosztujemy po prostu? No chyba tak. Upiecony jest chyba całkiem nieźle.
Mimo tego, że tak naprawdę sporo czasu go tam trzymaliśmy, bo chcieliśmy, żeby była ta skórka taka chrupiąca, to jest nadal soczyście. To jest akurat duży plus, tylko pewnie to dobrze zrobiliśmy, no bo to nie może być zasługa pani Magdy Gessler, że on jest soczysty po naszym upieczeniu. My po prostu dobrze go upiekliśmy. Tak, o to mi chodzi właśnie. Tutaj z wierzchu powiem ci, że smakuje to całkiem nieźle, no ale myślę, że mogę się tutaj odwołać do kurczaka z dolnej. Tamten był dużo bardziej aromatyczny, po prostu. Ten kurczak na dolnej był dużo bardziej aromatyczny. Już w samej skórce miał dużo więcej smaku, był lepiej po prostu przyprawiony. Tutaj wydaje mi się, że bardziej zależy na tym środku. No ale ten farsz, jak to wygląda? Jeszcze sobie tej skórki. W ogóle to jest to różowe z tej strony. No, ja nie wiem, o co w tym chodzi i zamysł w ogóle. No. Zamysł tej wątróbki z tą chałką w środku, no rozumiem, że to może być z przepisu staropolskiego, no ale zupełnie to do mnie nie trafia, no. Ty masz zjeść te flaki, to flaki przy tym to jest pikuś. Ja to nie wiem, czy chcę jeść to. O ty... nie, ja tego nie chcę chyba jeść. Tego się chyba nie je. To jakiś mózg jest, patrz. Ty, co to jest? To jest wątróbka, wątroba? Widać to dobrze? Jezus. Ty to zjesz? Nie wchodzi? No jest to dla mnie coś trochę obrzydliwego po prostu, jak sobie o tym myślę. Jak sobie tak pomyślisz w głowie, że musisz to zjeść, to zjesz, ale to nie jest nic przyjemnego. To jest bardzo miękkie, to jest taka papka wątróbkowa. To nie jest taka wątróbka, którą jakbyś sobie usmażył na patelni, będzie taki opór pod zębem stawiała. To jest taka wątróbka, która po prostu pod językiem się rozpadnie. Kompletnie nie czaję tego, no bo to z samego wyglądu jest po prostu już obrzydliwe. Ale za 150 zł, ile mamy tak naprawdę kurczaków z dolnej, który jest już przyprawiony, jest już upieczony. Pewnie z 5 jest. Z 5 by było, no. Chyba troszkę mniejszych, to trzeba przyznać, że gabarytowo chyba tamte kurczaki są troszkę mniejsze, ale w środku nie czeka cię taka niespodzianka. No nie wiem, ja chciałbym ciebie zobaczyć, jak ty taką wątróbeczkę sobie tak delikatnie podskubujesz po prostu. Jeszcze jak widziałem, jak ty to jak się ciągnęło, to się oderwało tak. Tam masz zlew za sobą jak coś. Zamieszaj tu jeszcze, wybierz sobie jakąś odpowiednią. No kurwa. W zapachu nie czuć aż tak bardzo. Coś mi przypomina ten zapach. Mocno czosnkowa jest. Ta papka się chyba tworzy przez to, że to jest chałką właśnie. Wątróbkę trzeba lubić na pewno. Żeby to zjeść, wygląda to obrzydliwie. Kurczak dobry, ale no ten z dolnej wydaje mi się dużo lepszym. To smakuje jak po prostu posolony kurczak. Żadnych przypraw, żadnego konkretnego smaku. No to jest kolejne przepłacone danie według mnie, bo to 150 zł za kurczaka płacisz. Tak jak już mówiłeś, no lepiej sobie naprawdę iść do budki, która ma dobrego kurczaka z Rożna. Da się znaleźć dużo tańszego, lepszego kurczaka, no może bez tego farszu, jeśli zależy wam na tym. Kurczak jest smaczny, ale jest po prostu totalnie zwykły, no. Nie wiem, co tutaj robi cenę, przecież kurczak jest dosyć tanim mięsem. Wątróbka to też nie jest jakaś najdroższa rzecz, też raczej bym powiedział, że ta niższa półka cenowa. No najtańsze podroby to są, nie? No. No i chałka, nie? Chałeczkę to ja bym zjadł taką świeżutką, no, z masełkiem. Ta chałka tutaj to tak naprawdę byś starą chałkę to wrzucił, to też byś w ogóle, no nie no. To jest ten moment, proszę Państwa, kiedy trochę nastroje osiadają. Jeśli dostajecie coś takiego, co nie spełnia waszych jakichś najmniejszych kulinarnych wymagań, nazwijmy to, robi się tak nostalgicznie i smutno. Zobaczcie. To co, pierogi czy bigos? Może bigos. Ewentualnie równolegle na patelni podgrzewać. Mamy bo tutaj. Mamy jeszcze zupę grzybową. A i w ogóle mamy rosół. Patrzyłem, ile rosół kosztuje, to będziesz w szoku. 63 zł. Sam rosół, nie? Wojek ma małą awarię, a ja już tu grzeję dwie kolejne zupki, czyli ten rosół, o którym już gadaliśmy, i grzybowa jeszcze nam została z zup. No i będziemy powoli też chyba smażyć pierogi z prawdziwkami i z kapustą. Cenowo? Szok. Mam szrosołek, bo chyba cię brzuszek rozbolał, to prawda? Prawda. Tak słyszałem. W tej cenie chociaż jakiś, nie wiem, wiem, że tu by do końca nie pasował do tych super premium produktów, ale chociaż jakiś najtańszy makaron z etykietą właśnie, u fukiera, cokolwiek, żebyś miał jakiś dodatek do tego, no bo nie dość, że musisz sam to podgrzać, nie dość, że no fajnie by było tu jakiś makaronik mieć, czyli musiałbyś go sobie kupić i ugotować, to jeszcze płacisz tyle, że w mało której restauracji za 3 dychy zjesz rosół, to już jest taka górna w ogóle chyba cena do rosół.
normalny rosół, jak w domu po prostu. Tak jak w domu byś zrobił z kurczaka, nie wiem, ze szpondru, jeszcze jakiś kawałek kaczki tam wrzucić, po prostu dużo warzyw. Najnormalniejszy, domowy, zwykły rosół. Bardzo słony w ogóle. Mam wrażenie, że za słony nawet, chociaż ja rzadko to mówię. Powiedziałem, że jak domowy, ale szczerze, jem lepszy w domu. Oj, biedny, brzuszek boli chyba już. Spęczniałem, nie no, powiem wam, że zakręciło mnie tak, że jestem w szoku, co się dzieje, nie? Jedliśmy cały czas to samo. Jakieś skromne śniadanie dzisiaj w ogóle zjadłem. No i od tego momentu, jak to nagrywamy, jemy tak naprawdę drugi posiłek. Drugi posiłek jest to mój. No i dawno tak nie miałem. Nie wiem od czego. Nie jest to najlepszy rosół. Na pewno nie za takie pieniądze. No zdecydowanie znowu przepłacona pozycja. To może grzybowej polejem? Ogólnie ja często w domu, moja mama jest fanatyczką zupy grzybowej i często robiła ją zabielaną. Tylko w sumie mógłbyś nam powiedzieć, ile to kosztuje, bo słoik jest tak jak klasycznej każdej innej zupy, którą tu jedliśmy. Ile to może kosztować? 83. 100 zł za słoik zupy, chcesz mi powiedzieć, tak? A widzę, że tak naprawdę mieszam i mieszam. Nie widzę tutaj tak bardzo dużo tych grzybów. Widzę, że rzeczywiście one się tutaj znajdują. Ale podejrzewam, że każda osoba, która lubi zupę grzybową i chociaż raz ją robiła, ze swoich na przykład grzybów, dawała ich znacznie więcej. No aromat się unosi w całym domu, to trzeba powiedzieć, że grzybki czuć. Oj, dużo lepszą jem na Wigilii zawsze u Marty. No nie ma podjazdu to do tego, co jem tam. No nie chciałbym tutaj nikogo urazić, ale tak jak ten ogórek jeden za 5 zł, jedna sztuka we Wrocławiu na jarmarku, on przesiąknięty był takim smakiem folii, takiego worka. Tutaj czuję to samo. To jest raczej niemożliwe, no bo to było w słoiku, jakby wiesz. Ale no coś mi tu nie pasuje w tej zupie, naprawdę. Ostatnio jedliśmy w Poznaniu, w tym barze u Grochowej też taką pozycję, te pieczarki pod beszamelem. Nie wiem o co chodzi, ale mimo, że tam były chyba tylko pieczarki, bardziej grzybowe to było, bardziej esencjonalne. To smakuje dziwnie, ma dziwny posmak, taki plastikowy. Ja to nazywam plastikowym, no nie ma tu plastiku, nie wiem do końca jak wam to określić. Nie smakuje mi to. No ale za 83 zł. Masakra. Przecież ona tak? Powinna być wyśmienita. Ona powinna być, powinienem powiedzieć, że to jest najlepsza grzybowa, jaką jadłem, piłem. No nie. Wiem, o jaki smak ci tutaj chodzi. Mało wyrazisty jest ten grzyb po prostu i rzeczywiście słona jest. Fatalna zupa grzybowa. Rzadko wybieram, bo jeśli już mam na stole barszczyk, to nigdy nie odmówię barszczu z uszkami. Ale zdecydowanie tutaj plus jeden punkt dla mojej mamy. Robi dużo lepszą zupę grzybową niż ta. No słuchaj, bigosiku podgrzeję troszeczkę. Mm-hmm. No i pierożków bym podsmażył chyba, ja bym je podsmażył. Tak jest. Ale... Bigos złocisty, tak? On się nazywa? Tak. Jak już zaczynamy robić te pierogi, to pogadajmy sobie może o ich cenie, proszę państwa. Mamy tutaj 5 sztuk i 5 takich pierogów kosztuje 51 zł. Chcesz mi powiedzieć, że jeden pierog kosztuje ponad 10 zł. Tak, 10 zł 25 groszy. Nie, 10 zł 20 groszy. Bigos bardzo ciemny, ładnie wygląda, powiem ci, że on akurat może być dobry. Ja wierzę w to, no bo nie wierzę, że ktoś taki jak Magda Gessler zaserwowałaby nam tutaj słaby bigos. Chociaż kurde, no tak samo myślałem o łóżkach. Myślę, że pierogi też będą dobre. No kurde, 50 zł za 5 pierogów. Dobra, pierożki są podsmażone, bigosik jest podgrzany. W międzyczasie jeszcze wrzuciłem tutaj nam 2 gołąbki, a gołąbków łącznie w takim słoiku mamy tutaj 5. Gołąbki cielęce w sosie mocno pomidorowym. Niech się powoli grzeją, a ciebie zapraszam w takim razie na bigos. Myślałem, że na przykład do subskrypcji tego kanału. Bigosik wygląda dosyć apetycznie, jest naprawdę... I powiem wam, że kolorek ma ładny. Ile on kosztuje? Jeszcze nie sprawdzałem. Skupmy się może na smaku przy bigosie. No jest tak jak myślałem, no tutaj nie mogło być wtopy. PH. Inny niż wszystkie, bo jest dosyć słodki. Jest i kwaśny, i słodki, i dosyć pikantny przez pieprz. Dużo jest pieprzu tutaj. Dobry bigosik, naprawdę. 84 zł za słoik. Już mnie smakuje. Jest bardzo drogi, ale jest smaczny. Pierwszy smak, jaki tutaj poczułem, to taka słodycz. Na pewno jest to najlepszy bigos, który jedliśmy ze wszystkich jarmarków. Będę się tak odwoływał, bo jesteśmy świeżo po tej trasie. Tam jedliśmy całkiem sporo tych bigosów, no i ten zdecydowanie jest najlepszy. Też wydaje mi się, że ma największą tą wkładkę mięsną. Jest tutaj rzeczywiście tak od serca naładowany tymi składnikami. Taki bigosik za 80 zł plus chlebek za 35 jak najbardziej mógłbym jeść. Na pewno nie jest to potrawa dla mnie taka na co dzień,
żeby zbyt często ją jadać. Nie zadowala mnie na tyle taki bigos, żebym powiedział, że jestem jakimś jego specjalnym fanem. Nałożę nam na jeden talerz te wszystkie pierogi. Najbardziej chyba z tego wszystkiego właśnie czekałem na te pierogi, więc pozwolę sobie jako pierwszy. Czekaj, zjeść. Dawaj na raz zjemy. Zjedzmy na raz i zobaczymy, czy będzie uniesienie, czy nie, bo to są naprawdę bardzo drogie pierogi. Zmieścisz całego? Tak całego? No. Możliwe? Ja już coś wiem. Na dawaj, na 3-4 pokazujemy, na 3-4 mówimy ile na 10. Na 10? Na 10. No dobra. 3, 4, 7. 5? Mhm. 5 na 10? Strasznie papkowata jest dla mnie taka pusta. Okej. Okay. Jest taka mało wyrazista. Jest podobna do tych bigosów, które jedliśmy właśnie na jarmarkach. Mhm. Jest taka papkowata, jałowa trochę. Mhm. Jest kwaśna rzeczywiście, ale czegoś mi brakuje. Okej. Okay. Ja daję 7, bo ciasto jest przepyszne. Jest mega delikatne i jest go bardzo cienko. Farszu jest dużo. Rzeczywiście trochę tam pazura by się przydało do tego farszu. Jest taki za mało charakterystyczny jakiś taki. No trochę za mało smaku ma. Czym coś bym tam podkręcił, bo właśnie tego kwasku brakuje. Ale ogólnie jako pieróg, jako ciasto, jako ilość farszu, no daję mu 7. Czuć, że to są takie domowe pierogi jakby. To nie pierogi ze sklepu, wiesz. Naprawdę taki pieróg premium bym powiedział. Ale no farsz nie zachwyca. One powinny być 10 na 10. One powinny być 11 na 10 przy takiej cenie. No 10 zł za pieroga jednego. Rozbój. Czy nie? Rozbój. Trochę rozbój, nie? U mnie na Wigilię do stołu siadają w tej chwili już, w tym roku usiądą 5 osób będzie. Będzie 5 osób przy stole. 10 pierogów to każdy wciąga. Żeby zamówić takie pierogi do siebie na Wigilię, no jednak trzeba ich trochę wziąć, wiadomo. No wydasz fortunę po prostu. A nie ma rewelacji. No rewelacji nie ma. Zjedzmy te gołąbki, chociaż powiem ci, że gołąbki to jest coś, czego ja nie lubię. Coś, co dla mnie mogłoby nie istnieć w ogóle. Tego dania mogłoby nie być na mnie. Nie przepadam po prostu. A za takich gołąbków sztuk 5 u pani Magdy Gessler w delikatesach u Fukiera trzeba zapłacić 85 zł. Pokaż je. No jest coraz lepiej, bym powiedział. Gołąbki cielęce. To miało być co? W sosie... To miało być w sosie mocno pomidorowym, tak? Tak. No nie wiem, czy taki mocny... Czy ja bym to nazwał mocno pomidorowym sosem? No jeśli zwykła pasata ze słoika jest mocno pomidorowym sosem, to tak. Ogólnie to mięso smaczne w środku. Jak rosół był przesolony dla mnie. Grzybowa też mówiłeś, że tobie tam trochę ta sól się narzucała. Tak tutaj ani ten sos, który deklarowali, że jest mocno pomidorowy, jakoś mocno pomidorowy właśnie nie jest. Tak samo to mięso tutaj. Nie jest przyprawione jakoś konkretnie. No ja gołąbków nie lubię. Zjadłbym to, jakbym był głodny, po prostu, jako pożywienie. Ale bez jakiejś specjalnej przyjemności. Nie wiem, kiedy ostatni raz jadłem, bo chyba nigdy w restauracji nie zamówiłem sam z siebie. Rzeczywiście nie czuć tutaj w ogóle, żeby to było tak naprawdę mocno pomidorowe. Nie czuć intensywności tych pomidorów. No dodaję sobie oczywiście tego sosiku, żeby on tutaj był tak obficie zanurzony w tym sosie. Pierwsze co, rzeczywiście jest słabo przyprawiony. Wyróżnia się ten smak tego mięsa cielęcego. Te gołąbki są raczej takie jałowe. Taki zwykły pomidor. Pasatka, nie? Zwykła pasata. Pierwszą połówkę, jak zjadłem bez sosu, to miałem w ogóle poczucie takiego gołąbka ze szpitala. Takie właśnie jałowe jedzenie, kompletnie nieprzyprawione. No nic specjalnego. Ostatnia rzecz na ciepło, która nam została. Gulasz węgierski z pieczoną papryką, pikantny. Gulasz, proszę ja ciebie, jest całkiem nawet tani w porównaniu do reszty dań, bo kosztuje taki słoik 58 zł. Gulasz to jednak nie jest ostatnie, co nam zostało. Został nam jeszcze tutaj schab po warszawsku, jakiś w galarecie i z chrzanem. Ja bym albo ci to zostawił na obiad, albo wziął sobie, jak ty uważasz. Jeśli masz ochotę, to może to u ciebie zostać, bo już chyba nie ma sensu, żebyśmy się tym dopychali dzisiaj. Głównie w tym teście myślę, że chodziło o pierogi, chodziło o bigos, chodziło o łóżka, o barszcz. I kurde, te wszystkie takie świąteczne pozycje nie zachwyciły. Spodziewałem się czegoś lepszego za te pieniądze. No i ta sałatka jeszcze 40 zł, sałatkę akurat całą wciągnęliśmy, bo to było na początku, ale no warzywa z majonezem za 4 dychy. To znaczy ciasta jeszcze zmieścimy, myślę, że trzeba spróbować, zresztą wiadomo, że na słodycze to jest drugi żołądek, tak? Ty tak lubisz pojeździć, że w sumie ja się z tym zgadzam, to prawda. Został nam schab po warszawsku, zostawiam ci go, zaniesiesz tacie, już mówiłeś mi, tutaj poza kamerami. Ja sobie biorę bigos na chatę,
Biorę pierogi Marcie, żeby spróbowała. Zostało nam dużo takich rzeczy, no... dodatków, można powiedzieć, nie? Dużo grzybków w ogóle zamawiałem, ja to w ogóle późną nocą składałem zamówienie na to, szczerze mówiąc, trochę tego nie przemyślałem. Myślę, że się tym jakoś podzielimy, bo to jest fajna rzecz, jakiś taki chrzan ćwikła, żeby babci zanieść, nawet właśnie na Wigilię to przynieść po prostu. Więc jakoś się tym, myślę, podzielimy i się porozwozi po babciach, no. Reszta, jakaś tam kapusta, coś tam też się tym zaraz podzielimy, te wędliny też sobie popakujemy. W sumie nie jest wcale aż tak dużo tego za 3000, szczerze mówiąc. To jest zapewne dużo pieniędzy, jeszcze zaraz na koniec wam powiem, ile to wszystko kosztowało, te słoiczki, te dodatki, no te grzyby na pewno były drogie tutaj. No jeszcze mamy 4 rodzaje śledzi w ogóle. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby to jeszcze jeść, bo już się sporo zjedliśmy. Już bulgot jest ostry, ty masz, ty masz bulgoty, jak ten gulasz. Karkóweczka. Bardzo delikatne, jak na karkówkę. Dużo papryki wędzonej czuć w tym sosie. Naprawdę mocno paprykowy, fajnie rozgrzewający. Ogólnie bym powiedział raczej, że nie jestem fanem gulaszu. Ale ten... bardzo dobry. To ma pazurka. Dobry. I cena nie przesadzona. Znaczy wiadomo, że drogo, ale... w porównaniu, wiesz, 5 dych... dobry gulasz. Dobry. Na pewno wszystko, co tutaj dzisiaj zjedliśmy, było lepsze od jakiegokolwiek jedzenia na jarmarkach. No to wiadomo. Czy to bigos? No może z tą kiełbasą bym tak polemizował, ponieważ ta rzeczywiście nie była za specjalna. No ale wszystko pozostałe zdecydowanie tak. Spodziewałem się w tym gulaszu jeszcze bardziej wyrazistego smaku, ale mimo wszystko jest dobry. Rzeczywiście gdzieś tam delikatnie jest pikantny, no ale ja trafiłem niestety takie mięso z tym tłuszczykiem. To u niektórych już powoduje taki stanowczy dyskomfort do jedzenia dalej. Mi się trafił ładny kawałeczek akurat. Ja mam tak, że jak trafiam takie coś, to po prostu to odkrajam i jem dalej. Niektórzy mają już awersję do dalszego jedzenia danej potrawy. Spoko, ale nadal, że tak brzydko ujmę, dupy nie urywa. Zostało nam trochę rzeczy, są to głównie słoiki. Teraz wam powiem, co zostało i ile to kosztowało. Postanowiliśmy już tego nie jeść i podzielimy się tym. Ja to zawiozę babci, ty zawieziesz babci i coś z tym się zrobi po prostu, komuś się to da. Bo to są takie rzeczy, które nawet mogą poleżeć, nie? Śledź szuba 58 zł. Śledź szery w śmietanie 54 zł. Śledź szery z selerem naciowym 54 zł również. Śledź po kaszubsku, złotóweczkę tańszy 53 zł. Drogie te śledzie, co? Mhm. Kurki 29 zł. Opieńki 22 zł. Podgrzybki 24 zł, maślaki 25 zł, borowiki 42 zł, papryka czerwona marynowana 21 zł, borówka 23, jabłuska 25 zł, czarny gruszka 18 zł, buracki 11,43. No i chyba najtańsza pozycja. Najtańszy produkt. Ćwikła 18, powidła śliwka 21, chrzan tarty 20. Żurawinka 20 zł 50 groszy. I ostatnia. I ostatni słoiczek, na który cię zapraszam serdecznie do testu, bo ty mi kazałeś to zamówić, ja takich rzeczy nie jem. Są to nóżki. A w cenie? Nóżki 45 zł. Ile? 45 zł. Za taki mały słoik to już akurat jest na pewno rozbój w biały dzień. 45 zeta. Czy ty sugerujesz, że to jest po prostu skochla hajs? Mhm. Tutaj jeszcze mamy mięso wieprzowe, czyli raczej to z tańszych mięs. Powiem wam tak, jeśli chodzi o nóżki i o mnie, nóżki zjem na 2 miliony subów. Chyba jeszcze bardziej mnie obrzydzają niż flaki. Chociaż nie wiem, w sumie flaki są bardziej obleśne, jak się w to zagłębisz. Może lepiej już nie... otworzyć ci może. Opa! Nie no, nigdy jakoś nie przebadałem za specjalnie, ale moja babcia często robiła, ojciec to uwielbia, więc czasem sobie też zjadłem. Tylko są dwie techniki. Jedni dają dużo octu, a inni zaś dużo cytryny. Kalgon by się przydał, bo bęben się przytkał. Jeszcze nóżki. Ja zawsze robiłem w domu tak, że ściągałem ten tłuszcz z góry i go po prostu wyrzucałem. O Jezus, okropny to jest. Co to kurwa jest? To niedobre? Obrzydliwe to jest. Ale moja babcia często robiła własnoręcznie, tylko dawała albo kurczaka, albo jakieś mięso z golonki, coś takiego i to było po prostu dobre. To było zwykłe mięso, takie, które byś zjadł sauté,
zalane galaretą, dodane jakieś marchewki, czasem jakiegoś groszku. I naprawdę było to spoko. To smakuje jak smalec jakiś. No, zjadłem łyżeczkę i naprawdę jakbym łyj jakiś zwierzęcy jadł po prostu. No nic przyjemnego. Mega to jest w środku taka konsystencja jakaś odrzucająca. Tutaj jeszcze mamy, zobacz, a propos tego smalcu, przybliż, to jest sam tłuszcz. Tutaj miało być mięso z nogi, a tu z nogi to chyba pozyskano wszystkie te niewłaściwe elementy. Wiadomo, jak się robi domowym sposobem i robisz sam dla siebie, no to robisz taką uczciwą porcję. No i tego mięsa, moja babcia zawsze tam kitowała, miałeś samo mięso, miałeś tylko tak, że to mięso było połączone tą galaretką. Tutaj jest bardzo dużo tej galarety. I tak naprawdę, za co my tu zapłaciliśmy 45 zł? Zobaczcie, wymieszałem to już tyle razy i dopiero tutaj mamy zwykły kawałek mięsa. Tak naprawdę tutaj to wygląda jak jakieś flaki. No co to jest? Widzę tu sam tłuszcz i jakieś skórki, bardziej takie podroby. A podroby to są zdrowie, a teraz Jezus, obrzydliwe. No przepraszam, miało być fajnie, a nie wyszło. Jeszcze jestem niepocieszony, ponieważ na początku odcinka otworzyliśmy sobie te flaki fukierskie, które gdzieś tam naprawdę chciałem zjeść, bo ja lubię flaki. Jak one są mocno pieprzne, z taką świeżą bułeczką. My akurat mieliśmy chleb za 35 zł, więc też by się nadał. Ale otwierając ten słoik było takie niepokojące. Taki, wiesz, często się takie słoiki gazują. Jak otwierasz, to jest taki wystrzał gazu, że tak powiem. Niestety nie będę próbował tych flaków, bo podejrzewam, że one są zepsute, a wystrzał gazu, który w nas już występuje, jest wystarczający. Myślę, że nie trzeba go po prostu powiększać. I słynne fukierskie flaki niestety raczej do niczego się nie nadają. Jeszcze tutaj widzę, tak dziwnie zachowuje się po prostu ten płyn, który jest na dole. Często jak takie produkty są zepsute, to po prostu ten gaz ulatnia się ku górze w słoiku. I tu właśnie po otwarciu takie coś miało miejsce, dlatego wolałbym nie próbować. Poza tym, tak jak zauważyłeś na początku, mega dziwnie to pachnie. Niestety jestem bardzo niepocieszony, ponieważ no, jakimś wielkim fanem flaków nie jestem, ale czasem lubię sobie zjeść. Mój ojciec robi takie pieprzne, takie fajne, że naprawdę one są takie aż ostre od tego pieprzu. I da się to zjeść. Wiadomo, że jak sobie pomyślisz, z czego to jest, to aż się niedobrze robi. Ale jest to po prostu smaczne. Te, no niestety nie będę ich próbował, bo tak jak powiedziałem, no już wizyta podczas tych nagrywek w toalecie była zbyt częsta. Znalazłem cenę flaków. Wydaje mi się, że jest to taka zupa, która polegała na tym, żeby po prostu tanio zjeść. Tam była wkładka tych flaków, a jak wiadomo, to są takie raczej elementy mięsa już niechcianego. Nie zachęcasz mnie, żebym to zjadł. Flaki nigdy nie były takim premium produktem. A tutaj, proszę Państwa, za taki słoik trzeba zapłacić 54 zł. Kosmiczna cena. To są w ogóle kosmiczne ceny. Ja rozumiem, że za nazwiskiem mogą iść też wyższe ceny, ale tutaj ten mnożnik tych cen to jest razy nie wiadomo ile. Dobra, czas sobie chyba po prostu na koniec osłodzić tę Wigilię, bo przyszło nam za to wszystko bardzo słono zapłacić. Czyli pierogi, barszcz, uszka, zupa grzybowa, sałatka jarzynowa, te dania naprawdę nie zachwyciły. Ja myślałem, że te pierogi będą jakimś takim, wiesz, no jakąś taką eksplozją, że będą super po prostu. Za takie pieniądze naprawdę uważam, że nie warto. Po prostu nie warto. Poszukajcie pierogów, jakiejś pierogarni w swojej okolicy po prostu, jakichś takich punktów, nawet na bazarkach jest dużo takich miejsc. Czasami naprawdę te punkty garmażeryjne, takie a la pierogarnie, robią naprawdę bardzo dobre pierogi, na pewno taniej niż to. Tu płacimy dużo. Tu płacimy dużo za dużo według mnie. Ale to jest oczywiście tylko moje zdanie, więc śmiało możecie sami to zamówić i spróbować. Mamy tutaj bezę. Nie wiem, z czym ona jest. Jest napisane po prostu beza na paragonie. Nie pamiętam już, jaką wybrałem, bo zamawialiśmy to dosyć dawno temu. 130 zł beza, co uważam, że nie jest jakąś chyba przesadzoną ceną, bo kiedyś zamawiałem bezę, znaczy kupowałem bezę w jednej z cukierni w Klifie. Nie wiem, czy kojarzysz takie miejsce. Mhm. Chyba płaciłem 90 zł. No to jest jednak Magda Gessler, więc jakby 130 nie jest chyba jakąś taką wygórowaną ceną, tak mi się wydaje. Mamy pocięty kawałek sernika, który kosztował 100, tak? 95 zł. No za sernik to już jest dużo. Ale okej, może będzie... Mole! Ej widzowie, powiedzcie teraz, napiszcie w komentarzu, czy dobrze mu w kuchni. Ja uważam, że on powinien jakiś programik tutaj kulinarny poprowadzić. Tak się prezentuje twoja porcja, proszę o ciebie. Zjesz taki kawałek? No nie wiem. Ja to biorę sobie mały. Jeśli będzie dobra, to pewnie zjem. Serniczek też od razu ci nałożę, proszę pana. Trochę do góry nogami, ale to nic. To ci tak się wszystko tam zmiesza. I sobie taki mały dziabnę. Bo... To co mały, mały? To no, dwa normalny tam.
No dobry. Taki trochę waniliowy, trochę cytrusowy. Taki jakby lekko pomarańczowy by był. Przyjemny, ale są tutaj rodzynki, których ty chyba nie lubisz. Nie to, że nie lubię, ale wolałbym chyba wersję bez. No też wiem, bo w którym? W krakowskim są chyba rodzynki. Tak, właśnie. To smakuje jak sernik krakowski, tylko bez lukru. Czy to jest najlepszy sernik, jaki jadłem? Totalnie, nie? No ty w ofercie miałeś chyba kilka tych serników. Taki, bardzo taki dużo. Wymień dla widza. Znowu to nie jest coś, co naprawdę zachwyca. To nie jest to. To nie jest to. Za stówę taki kawałek ile to waży? No tutaj myślę, że mogło być, nie wiem, 700-800 gramów. Beza. No jakaś taka luźna w ogóle cała jest. Taki likier, jakieś takie właśnie amaretto, coś takiego. Już mi tu dziwnie jest w tej bezie, ani żadnych owoców, ani nic, co by tak przełamało, wiesz o co chodzi, ten smak. Bardzo słodka i ten krem też słodki. Lekko wpadał jakiś alkohol, nie wiem, jakiś amaretto, nie wiem co to jest. Migdałów jest dosyć dużo, ale brakuje tu jakiegoś przełamania w tej bezie. Mega zasładza, bardzo zamulający deser. Brakuje tu jakiejś, nie wiem, marakuj, jakieś porzeczki, wiesz, cokolwiek kwaśnego w niej, bo to ciężko się to je. Z tych dwóch sernik czy beza? Sernik. Mimo, że uwielbiam bezę. Bardzo byłem ciekaw makowca, bo uwielbiam makowca. No niestety nie dostaliśmy go, mimo że go zamówiliśmy. Jutro będziemy coś z tym działać, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy po prostu nie poproszę o zwrot pieniędzy, bo po co mi jutro znowu dwa ciasta? Trzy ciasta, bo jeszcze piernik. No ale jutro już będzie po ptakach, jutro już po wigilii. Co ja zrobię z tym jutro? Ja mam dzisiaj gościa, mam dzisiaj wigilię, wiesz co chodzi. No nie zachwyciły te desery. Szczerze mówiąc, zawsze jak zamawiałem bezę, była ona z jakimiś owocami. Nie rozumiem trochę fenomenu robienia tylko takiej migdałowej. Spróbowałem jej oczywiście też od ciebie i dla mnie ona jest za mało wyschnięta. Ona powinna być bardziej chrupiąca moim zdaniem. Jest to deser bardzo słodki, raczej ten kawałek, który mi tutaj nałożyłeś, jest za duży nawet na jedną porcję. No jest to ulepek, taki kawałek to fajnie sobie w restauracji po prostu na dwie osoby zamówić. Dwie łyżeczki, jeden kawałek i dwie osoby sobie coś tam słodkiego dziubną. No ale fajnie, jakby tutaj były jakieś owocki. Wierzę, że ten sernik odmieni tutaj wszystko. Myślałem, że jest zdecydowanie bardziej puszysty, że jest taki delikatny. Jest puszysty, ale nie taki jak mojej babci. Moja babcia jest perfekto w sernikach. Niestety ktoś miał znowu awarię, więc muszę sam poprowadzić ten program. Nawet ostatnio byłem na urodzinach mojej mamy i był znowu poruszany temat sernika mojej babci i wszyscy prosili, żeby zrobiła po prostu na święta, bo jest obłędny. Jeśli zamawiałbym coś z restauracji, chciałbym, żeby to było porównywalne do takich najlepszych smaków, jakie w życiu jedliśmy. Podejrzewam, że u was rodzina też potrafi w jakieś wypieki. No i prawdopodobnie byłyby to lepsze wypieki niż te, które my tutaj jemy za horrendalne pieniądze. 95 zł za taki sernik to jest dosyć sporo. Słuchajcie, to by było na tyle. Czy było warto wydać prawie 3 klocki na to jedzenie? Mi się wydaje, że nie, ale wnioski musicie wyciągnąć sami po tym, co widzieliście. Jeśli jest to ostatni film w tym roku, a może tak być, bo nie pamiętam, jak kolejnościowo będą wychodziły wszystkie filmy, które mamy nagrane, no to życzę wam oczywiście wesołych świąt, udanego Sylwestra. Dziękuję wam bardzo za ten rok, tobie również dziękuję za ten rok. Myślę, że udało nam się przemierzyć naprawdę kawał Polski w poszukiwaniu dobrego jedzenia. No i fajny był ten rok. Tak myślę. Oby więcej takich. Cześć. Chciałem dobrze, no wyszło jak wiesz, no wyszło jak wyszło. No. Mam swój tobołek, tobie też trochę zostawiłem. Rozdaj tam komu trzeba. Pozdrów wszystkich. I co? Lecę. Cześć. Pa.